Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Wytłumaczyłyśmy, a w zasadzie wy wytłumaczyłyście, na czym polega mniej więcej 1%. Oczywiście ten temat jest szeroki i głęboki. Wiemy mniej więcej, jakie są plusy i minusy. I serdecznie was zachęcamy, ci, którzy mogą, a ci, którzy mają rodziców, którzy się rozliczają, to podpowiedzcie, bo ostatnie dni, żeby złożyć PIT, można sobie przypomnieć o tym, że można oddać 1% jakiejś organizacji pożytku publicznego. Wiemy też trochę już o darowiznach i o tym, że z tego już korzystać może każdy. Tutaj dopowiedzieliśmy sobie poza anteną, że jeszcze warto wspomnieć i warto zwrócić waszą uwagę na to, że z darowizn też mogą korzystać grupy nieformalne. Bardziej o projektach crowdfundingowych. Mówiliśmy, że projekty crowdfundingowe mogą realizować grupy nieformalne i zbiórki publiczne mogą realizować grupy nieformalne. No, muszą się sformalizować w komitecie takim społecznym. Muszą sobie powołać 3 osoby. Ale nie mają KRS-u, tak? Nie muszą go mieć, nie trzeba specjalnie po to zakładać organizację, ale po to, żeby jakiś ważny społecznie cel realizować. Czyli jak na przykład na osiedlu chcemy zrobić, to zrobimy komitet, zrobimy zbiórkę i później... No i posadzimy kwiatki na przykład. Albo pomożemy sąsiadce, która jest akurat w jakiejś sytuacji takiej, że potrzebuje. Tą zbiórkę trzeba, niezależnie od tego, czy jesteśmy organizacją pozarządową, czy takim komitetem, musimy i tak rozliczyć. Więc ja myślę, że to warto jest przejrzyste. Wtedy później nie ma jakichś problemów, co się z tymi pieniędzmi stało. Tak. Dobrze, i to jest jeden wątek, jeszcze ten crowdfunding, któryśmy chcieliśmy zwrócić uwagę właśnie, że też każdy może z was skorzystać. Każdy może zrealizować swój projekt. Tylko organizacje pozarządowe, ale tak naprawdę każdy może tam powalczyć o fundusze. Oczywiście tutaj tylko zwrócimy uwagę na to, że przeczytajcie pilnie regulamin, bo tam każdy ten portal ma swoje zasady i trzeba się do nich dostosować, a tak najogólniej rzecz ujmując. A wątek, który jeszcze chciałyśmy dotknąć przed końcem audycji, to, że organizacje pozarządowe mogą zarabiać, czyli mogą prowadzić działalność gospodarczą. Dobrze powiedziałam. Tak. I to myślę, że dla wielu osób może być szok. Tak, to może być szok, ale to może zanim jeszcze do tego szoku, to tak naprawdę organizacje mogą prowadzić 3 rodzaje działalności i nawet 2,5. Tak, no jakby narysować, jakbyśmy mogli pokazać, to takie drzewko bym narysowała, ale po kolei. I to jakby też jest, właśnie wątek pieniędzy trochę różnicuje, ponieważ to jest tak, że taka podstawowa działalność organizacji to jest jej działalność statutowa. I ta działalność statutowa oznacza, że realizujemy cele, które mamy zapisane w statucie. Opowiadaliśmy, że w statucie ważne jest, żeby były opisane, jakie cele organizacja będzie realizować. I ta działalność statutowa może mieć 2 rodzaje. Może być działalnością nieodpłatną, to znaczy, że osoba, która jest uczestnikiem naszych działań i takim ostatecznym korzystającym odbiorcą z niego, nie ponosi żadnych kosztów. Czyli przychodzi na bezpłatne zajęcia, dostaje od nas pomoc finansową, merytoryczną, przeróżne rzeczy tutaj realizujemy. Ale też organizacja może prowadzić działalność swoją statutową odpłatną. Polega to na tym, że może organizacja pobierać taką częściową albo odpłatność od osób korzystających z jej wsparcia, która jest, musi się tym charakteryzować, że nie może być wyższa niż koszty, czyli oznacza to w praktyce mniej więcej coś takiego, że jeżeli organizacja na przykład realizuje wycieczkę dla seniorów do jakiegoś ciekawego miejsca w Polsce, to może być tak, że może po prostu policzyć, ile ta wycieczka kosztuje i może tych seniorów poprosić o to, żeby taką wartość zapłacili, albo żeby część tej wartości zapłacili, symboliczną czy większą część, tutaj już organizacja sama sobie decyduje. Jeżeli na przykład jest tak, że mamy trochę środków pozyskanych od sponsora, albo trochę środków pozyskanych od gminy, tak, o czym mówiliśmy, ale trochę nam brakuje, to możemy uznać, że jakąś częściową odpłatność od osób korzystających z tego wydarzenia sobie pobierzemy. Pod warunkiem, że organizacja taką działalność może prowadzić. W sensie mają to zapisane, ma to zapisane w statucie i też w innych dokumentach organizacyjnych, jakichś uchwałach, która powołuje tą działalność
odpłatną. To tak. Też jest taki ważny warunek formalny tak, dla tak, organizacji. Czyli, tak, czyli jeżeli do tej pory tego nie przewidzieliśmy w naszej organizacji, to nie możemy od tak sobie to zrobić. Tak, uznać, że od dzisiaj pobieramy pieniądze, tylko najpierw musimy sprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki do tego, żeby móc to zrobić. I tutaj jest to o tyle ważne, że jak zaczynamy rozmowę o działalności gospodarczej, to tutaj fajnie pokazać tę różnicę, ponieważ przy działalności odpłatnej to, co jest kluczowe, to to, że nie zarabiamy na niej. To, jakie środki pobieramy od naszych uczestników, to one zawsze muszą być mniejsze, a maksymalnie równe od tego, ile nas kosztuje dane przedsięwzięcie. Czyli wyliczamy sobie budżet i powinniśmy wychodzić na zero. Natomiast to działalność gospodarcza, jak sama nazwa wskazuje, ona jest już działalnością taką, no właśnie, gospodarczą i ma trochę inny cel. Celem jest zarabianie. No i to jest pewien, to jest taka bardzo ciekawa sytuacja, no bo z jednej strony mówimy o tym, że organizacja ma działać społecznie, działać na rzecz celów społecznych, a z drugiej strony jest możliwe, żeby ona zarabiała. Tylko że to zarabianie musi potem wrócić na te cele społeczne. Czyli możemy po prostu prowadzić coś na kształt biznesu, albo bardzo wprost biznes. I natomiast to, co ostatecznie zarobimy, cały zysk, który z tego mamy, musi zostać spożytkowany na te nasze cele statutowe. Czyli to nie jest tak, że prezes dostaje to, co organizacja zarobiła, albo jeżeli stowarzyszenie ma 50 członków, to dzieli na 50 części. Tego właśnie pod żadnym pozorem nie wolno zrobić. To, co jest najważniejsze, to to, że to, co organizacja zarobi, potem przeznacza na swoje statutowe działania. Tak, dokładnie tak to jest. Natomiast myślę, że też ważne jest to, żeby powiedzieć, dlaczego organizacje w ogóle mogą czy chcą prowadzić działalność gospodarczą. To też wcale nie jest tak, że takich organizacji jest dużo, które prowadzą działalność gospodarczą. To jest zaledwie 28% organizacji, chociaż i tak jest lepiej niż było kiedyś. Natomiast tylko 30% z nich w ogóle ma jakiś zysk. Więc proszę zobaczyć, jaka jest też skala zarabiania przez organizacje pozarządowe. Ale zmierzam do tego, że ta działalność gospodarcza jest kolejną z możliwości pozyskiwania środków i w sytuacji, kiedy ich brakuje na różnego rodzaju działania, załóżmy, że pozyskujemy dotacje i tam potrzebujemy wykazać jakiś wkład własny, albo na przykład samorząd obciął nam dotację o 60%, a my chcemy zrobić to, co sobie zakładaliśmy, no to w momencie, kiedy mamy przychód z działalności gospodarczej, to spokojnie możemy te działania, które planowaliśmy, prowadzić nadal. Więc to jest taka sytuacja, która mocno stabilizuje organizację i też pozwala jej decydować o tym, na co przeznaczy te środki, czyli na projekt 1, 2, 3, 5... pozwala swobodnie przeznaczyć swobodną ilość pieniędzy na przykład na materiały edukacyjne, a w budżecie projektu, jeśli zaplanujemy sobie, że jest to 5 zł, no to nie mamy prawa wydać więcej, więc... To jest ta różnica, myślę, że też praktyczna. Tak, to jest też ten element budowania niezależności finansowej, że mamy takie środki, które możemy dowolnie wydać. Ale jeszcze jeden aspekt widzę ważny, bo są też takie organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą jeszcze z innego powodu, albo jeszcze z dodatkowego powodu, ponieważ ich celem, ważnym dla nich celem działalności jest tworzenie miejsc pracy dla osób, które na tak zwanym otwartym rynku, czyli na po prostu rynku pracy, mają trudność ze znalezieniem miejsc pracy. To są czasami często to są osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które z jakiegoś powodu mają kłopot ze znalezieniem pracy, z różnych bardzo powodów, z różnych sytuacji życiowych i takie miejsca pracy tworzone przez organizacje czasami są bardziej dostępnymi, łatwymi miejscami pracy dla tych osób. To jest takie bardziej przyjazne środowisko, bardziej dostosowane do możliwości tych osób w środowisko pracy. Ja jeszcze mam jedno pytanie, czy taka organizacja, jak prowadzi tą działalność gospodarczą, to może robić cokolwiek? Tak, może robić cokolwiek. To bardzo fajne pytanie, ponieważ organizacje mają różne modele tego prowadzenia tej działalności. Są takie organizacje, które robią bardzo podobne rzeczy jak te swoje statutowe, czyli na przykład zajmują się jakimś podobnym tematem. Powiedzmy, że w ramach swojej działalności statutowej prowadzą zajęcia kulturalne dla dzieci, a w ramach działalności gospodarczej organizują koncerty muzyczne biletowane. Tak? I to tak
może być. Ale są też takie organizacje, które robią bardzo różne rzeczy. W ramach działalności statutowej zajmują się kulturą i prowadzą jakieś wydarzenia kulturalne, a w ramach działalności gospodarczej prowadzą knajpę na przykład. Mm-hmm. Albo warsztat samochodowy też mogą też prowadzić. Mogą prowadzić. Znaczy, organizacje mogą robić wszystko to, co mogą robić normalni przedsiębiorcy, pod warunkiem, że jest to legalne. Więc nie ma tutaj żadnych ograniczeń, dlatego że naszą działalność gospodarczą i tak musimy zarejestrować w osobnym rejestrze dla przedsiębiorców. Otwieramy firmy. Tak, otwieramy firmy, też w różnych formach te firmy można otworzyć, ale to już są niuanse, takie rzeczy do rozważania. Tak, jak ktoś będzie zainteresowany, to też możemy w Centrum Obywatelskim doradzić, jaką formę firmy zachęcamy. A ja tak sobie pomyślałam, że tu jedną rzecz, którą można powiedzieć, że jest minusem, czy ja sobie tak pomyślałam, takie organizacje mają mniej czasu na realizowanie swoich projektów. Tak sobie pomyślałam, czy to jest w praktyce tak, czy nie. Ja myślę, że to nie zawsze musi być mniej czasu, ale jest to dodatkowy wysiłek. I to też wiemy sami po sobie, że na takie prowadzenie firmy przez organizację, bo to tak naprawdę tak to wychodzi, po prostu potrzebna jest być może osobna, inna osoba, która tym się zajmie i w tym się będzie specjalizować. Potrzeba na to trochę energii, szczególnie na początku. No, to nie jest też tak, że prowadzenie przedsiębiorstwa jest po prostu takie proste, łatwe i przyjemne i od razu będziemy mieli wielkie profity. Przychody. Tak, to jest tak, że przedsiębiorcy się zmagają z tym, że czasem trudno się utrzymać na rynku i organizacje mają dokładnie te same problemy, co przedsiębiorcy. A myślę sobie, że to, co jest specyficzne i to, co jest takim wyzwaniem, to to, że no, w tym środowisku organizacji często są osoby, które właśnie z takiego powodu wybrały organizacje, a nie firmy, że tam bardziej ich interesują działania społeczne niż ekonomiczne. Więc czasami takie trzeba jakby trochę wysiłku włożyć w to, żeby się przestawić, żeby się tego nauczyć, żeby się do tego przygotować. Znaczy, to są zupełnie dwa inne światy, jak sobie myślę w ogóle o takiej naszej też praktyce. Mamy to szczęście, że u nas jest osoba, która się specjalnie zajmuje działalnością gospodarczą i ona tutaj negocjuje, nasza cudowna Marianna, która właśnie negocjuje różne warunki, no bo my inaczej podchodzimy do tematu, w sensie takim, że przyzwyczajeni w naszych relacjach z naszymi odbiorcami działań mamy często serce na dłoni i tak doradzimy, pomożemy za darmo, a w biznesie to niestety tak nie działa. Czas jest liczony przeliczany na pieniądz, więc tak, musi ktoś o to dbać. Tak. Trzeba sobie to dobrze poukładać, dobrze przemyśleć. To nie jest też taka decyzja dla organizacji, że dzisiaj właśnie usłyszeliśmy o tym, że można, więc jutro ruszamy z biznesem, tylko wymaga to tak przemyślenia, przygotowania. To zachęcamy Was do przemyśleń, do działań, do przekazywania 1%, do tego, żebyście pamiętali, że dobrze jest przekazywać swoje fundusze, dzielić się swoimi funduszami. I dzisiaj kończymy temat o pieniądzach w organizacjach pozarządowych. Mówiła do Was Agnieszka Tobiasiewicz i Joanna Czarnik i Ania Pasieka. I dziękujemy Sebastianowi Ogarkowi.